Nie wierzę! Drugi legendarny z rzędu? Co? W tym momencie na ekranie wysiada się szczęśliwiec, który dostał nagrodę z ostatniego odcinka. Gratuluję serdecznie i pamiętaj, żeby ustawić w opisie swojego kanału coś do kontaktu. Może być to adres na e-mail, Discord albo nazwa z Instagrama. A dzisiaj do rozdania mam dla kogoś z was przekozackiego skina El Tigro. Jest to przemocny, unikatowy skinek, który jest wart 150 gemów, a ktoś z was może go dzisiaj ode mnie dostać totalnie za darmo. Także jeżeli chcesz zgarnąć taką szablą zębną bestię na swoje konto, to szybko zostaw łapkę w górę pod tym filmem, subskrybuj kanał, wciskaj ten kluczyk, subskrybuj tam na dole i pamiętaj o dzwoneczku, bo wtedy dostajesz wszystkie powiadomienia o nowych filmach, które pojawiają się codziennie. Mi pisany kod dałem w sklepie Brawl Stars i napisz w komentarzu odpowiedź na moją zagadkę, bo słuchajcie, jak widzicie, tutaj przede mną jest Mortis i jest on wujkiem jednej zadymiary z Brawl Stars. I musicie w komentarzu właśnie rozwiązać tą zagadkę i napisać w komentarzu, czyim wujkiem jest Mortis. Mogę wam trochę podpowiedzieć, że jest on wujkiem zadymiary, która ma podobny kolor do niego, więc tutaj musicie już sami resztę wymyślić, a teraz lecimy z odcinkiem. Ponieważ tak jak w tym momencie możecie zauważyć, mam przygotowane aż 1000 star dropów do otworzenia. Do tego jeszcze calutki karnet zadymiarski. O, i przypadkiem mi się geby już otworzyły. I chciałbym dzisiaj wykonać pewien test, ponieważ specjalnie na ten odcinek zostało otworzone nowiutkie konto testowe. Jak widzicie, mam tutaj Shelly na pierwszej randze, 0 pucharków, a konto nazywa się Test Damian, no i widzicie, no nic tutaj totalnie nie ma. A jak wiecie z poprzednich moich odcinków, szansa na trafienie legendarnego stardropa, który w sumie też znajduje się na końcu karnetu zadymiarskiego, wynosi tylko 2%. I to by oznaczało, że jedna legenda wypada gdzieś 150 skrzynek. Ale niestety ze swojego doświadczenia wiem, że czasem potrzeba jeszcze więcej tych skrzynek, żeby jakaś legenda wpadła, a czasem padają też 3 albo 4 w jakiejś niedużej ilości stardropów, jak ktoś ma mega szczęście. Także w dzisiejszym odcinku zobaczymy, co wypadnie właśnie z 1000 stardropów na końcu. Jeżeli chodzi o nagrody z karnetu, to nie będę ich otwierał, ale otworzymy sobie na start właśnie tego legendarnego stardropa i zobaczymy, ilu zadymiarzy i blinku i wszystkiego uda się dzisiaj odblokować. Jak widzicie, tutaj jeszcze pokazuję dla pewności, że nic totalnie na tym koncie nie ma. Stan gemów aktualnie to jest 10, bo niestety już jedną nagrodę odebrałem. Nie wiem, skąd się 100 monet zrespiło, możliwe, że też właśnie gdzieś to odebrałem. No i jak widzicie, blinksów jest 0, także sprawdzimy sobie, ile tego wszystkiego będzie po otworzeniu 1000 stardropów. Wy mnie pewnie już dobrze znacie i wiecie, że nie byłbym sobą, gdybym nie urozmaicił tego odcinku o pewne wyzwanie. I postanowiłem, że wykorzystam troszeczkę aktualną pogodę, bo jak widzicie, jest pełno śniegu. I po każdej setce utworzonych stardropów, jeżeli nie trafię legendy, muszę po prostu wskoczyć śnieg. I błagam, módlcie się, żebym się czasem nie rozchorował, ale jeżeli chodzi o to, to jestem całkiem wytrwały. Czasami morsowałem. Śnieżek jest naprawdę fajny i może nawet jakiegoś bałwana się uda lepić. Dobra. To tak, żeby nie przedłużać, powiem tylko, że jeżeli chcecie więcej właśnie takich zwariowanych odcinków jak ten na moim kanale, to zostawcie łapkę w górę, będę naprawdę bardzo wdzięczny. No to co, ja już klikam tego pierwszego legendarnego z końca właśnie karnetu. Swoją drogą widziałem, że dużo osób już też kończy karnety i otwieracie już sobie tego legendarnego stardropa. Mam nadzieję, że lecą wam same skinki albo postacie. Trzymam za was kciuki, widzowie. No a my zobaczmy, co wyleci mi na takim świeżutkim koncie właśnie z tego legendarnego stardropa. No i słuchajcie, jeżeli będzie pod tym filmem powiedzmy 20 tysięcy łapek, to jest dobry deal. Robię właśnie kolejny odcinek tego typu. Dziękuję każdemu za zostawienie łapki, to jest naprawdę bardzo motywujące. No to co, lecimy. I nosepack. I uwaga, uwaga. O, jak pięknie. Zaczynamy od golda. No super. No to 3, 2, 1, start. Słuchajcie, to będzie speedrun, bo mamy tutaj tysiaka i zaczynamy od emotki do Shelly. Dobra, i lecimy dalej. Co my tu mamy? No jak to w ogóle wygląda kosmicznie. 996 stardropów jeszcze. Ja tu w ogóle dostaję powiadomienia, że teraz można zadymiarzy ulepszać i tak dalej. Spokojnie, ja to wszystko wiem. Oczywiście, widzowie, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, no to to jest konto testowe. Tak jak mówiłem wcześniej, to nie jest moje konto. Ja na swoim koncie no tylu stardropów bym na pewno nie uzbierał. O, widzimy, że tutaj Shelly smutna taka. No i to właśnie Shelly smutna na wiadomość na, o tym, że ja bym tylu stardropów nie dał rady uzbierać. Ja będę tak samo smutny, jeżeli mi żadna legenda nie poleci przez 100 właśnie otworzonych, bo wtedy będę musiał, słuchajcie. O! Mamy zadymiarza pierwszego. Jest Brock już odblokowany. Pierwszy rzadki zadymiarz. Ej, powiem wam szczerze, że dziwne, że akurat Brock wypadł, bo zawsze na początku jakiś taki El Primo leciał, albo Poco, albo Rosa. Brock? Nie wiem. Za często się z Brockiem nie spotykałem. No ale dobra. Lecimy dalej ze speedrunem, bo tego jest tutaj naprawdę dużo. I słuchajcie, jeszcze tak na początku tego odcinka, w sumie powiem wam szczerze, że do tego filmu zainspirował mnie pewien youtuber z zagranicy, Carnage. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Link do niego będziecie mieli w opisie, bo on też właśnie wykonał taki test i możecie sobie sprawdzić, jak mu poszło po właśnie obejrzeniu mojego odcinka. Zobaczymy, ilu my dzisiaj tych zadymiarzy odblokujemy. I mamy już epika, no i niestety tu leci gold. Ja coś czuję, że tego golda będziemy mieli naprawdę mega dużo. Ej, no i błah, super cel. Ty niedawno wprowadzili jakiś taki mały update z tym balansem i wszystkim. I czemu nie zmienili tego, że tych punktów mocy się nie da skipnąć? Dobra, mamy epika. I w środku jest już wkurzony Brock. Mamy już Brocka, mamy emotkę do Brocka.
I mamy pierwszego mityka, ale dalej to nie jest legenda. I jak widzicie, na takim koncie, które jest czyste, no nie daje tutaj na razie za fajnych nagród z tego. Dobra, lecimy sobie z kolejnym tym Stardropusem i zobaczmy, co tutaj takiego będzie. W ogóle co jakiś czas tam w prawym górnym rogu pojawia się ta ikonka, słuchajcie, tych... No za chwilę wam pokażę, bo czekajcie, bo tu jeszcze ten Stardrop jest do przeklikania. O, ta ikonka się pojawia, nie? Tutaj od zapraszania do znajomych. I zauważyłem w ogóle, że mogę chyba otworzyć dwa Stardropy naraz, jeżeli będę jakoś tak szybko klikał. I mamy mityka i uwaga! I to jest skin do Shelly. To jest, słuchajcie, rozbójniczka Shelly Banici. Witam serdecznie, skinka. No dobra, na razie nie jest źle. Mamy tak, jednego skina, mamy jedną postać. No i co? W sumie to otworzyliśmy niecałe 30 tych Stardropów, więc no nie ma tragedii. Ale w sumie 30 Stardropów, no to już jest więcej niż jest w Mega Świli, tak? A Mega Świli dostajemy tylko raz na miesiąc. I mamy kolejnego epika. Cały czas tutaj na razie lecą te monety. Jezu, 1000 Stardropów to jest naprawdę dużo otwierania. Ja już wiem, że w sumie kiedyś tyle otwierałem na jednym z odcinków. I siedziałem, i siedziałem, i siedziałem, i otwierałem je. Ale dzisiaj dzięki temu, że jest to w karnecie, myślę, że pójdzie troszeczkę szybciej. I mam nadzieję, że też dropy będą troszeczkę lepsze. Liczę, że będzie tutaj odblokowanych na tym odcinku coś około 20 paru zadymiarzy. Ale też się bardzo boję, widzowie, bo widzicie to, że to cały czas leci, a tu nie ma legendy, no nie ma w ogóle. Ja pamiętam, że miałem też odcinki właśnie z openingów na dwa ekrany, gdzie ja tej legendy no nie trafiałem przez, nie wiem, 150 Stardropów czy coś. No i dobra, tu jest smutny broczek. Znowu jak mówię takie rzeczy, to smutna emotka leci. Nie wiem, oni mnie jakoś podsłuchują. Halo, o co tutaj chodzi? Nie no, żartuję sobie oczywiście. No i lecimy dalej. W ogóle, widzowie, ostatnio na Instagramie DM4ty pytałem was o jakieś fajne pomysły na odcinek i tam między innymi był właśnie taki pomysł, żeby zrobić wielkie opening Stardropów. Pisaliście, żeby otworzyć 1000. No to właśnie to teraz robię. I mamy, słuchajcie, kolejnego mityka i... Wow, fajna ikona gracza. Nawet nie wiedziałem, że taka istnieje. Taka dosyć nietypowa, nie? Jakbym ją spotkał u kogoś, to na pewno bym się chwilę zastanowił, skąd on taką fajną ma. A jak widać, można wydropić ją z mityka. Wracając do tego mojego Instagramka, widzowie, potrzebuję od was jakichś fajnych pomysłów na otwieranie Stardropów, bo jak widzicie, leci mi totalnie. Potrzebuję jakiejś mocy od was i wiecie co? Wrzucę tam dzisiaj właśnie... O, mamy mityka! O Jezu, gold. Ja na tego mojego Instagramka wrzucę na storkę pytanie do was i wy piszcie mi tam jakieś kozackie pomysły na otwieranie Stardropa. Nie wiem, na przykład łokciem, jakoś nosem czy coś. Wszystko, co wam przyjdzie do głowy, jakieś fajne, oryginalne. Może znajdziecie jakieś nowe trzy obroty, które będą dawały mega szczęście. Ja właśnie takie najlepsze pomysły będę brał do kolejnego odcinka. Więc jak chcielibyście się pojawić na takim filmie, to wpadajcie do mnie na Instagram. O, ale wkurzona Shelly. To jest Shelly, która wysłała pomysł, ale niestety nie pojawił się do odcinku. Ale dobra, ja oczywiście postaram się wziąć tych pomysłów jak najwięcej. Ej, i bardzo mi się to nie podoba. To znaczy, podoba mi się, że wypadł kart, bo to jest bardzo rzadki zadywiarz. Tutaj kolejny nowo odblokowany, ale bardzo mi się nie podoba, że leci kolejny mityk, bo to sugeruje mi, że zaraz chyba będę cały w śniegu. Więc dlaczego ja zawsze muszę te jakieś takie utrudnienia dawać? Nie wiem. No po prostu, żeby było jakoś ciekawiej. Też ja wtedy jakoś trochę bardziej się ekscytuję tym wszystkim, mam wrażenie. Ale tak czy siak, otwieranie w ogóle 1000 Stardropów to jest naprawdę bardzo satysfakcjonująca rzecz, nie? Że tak się klika, klika, można te wszystkie zielone przeskipować. Nie trzeba się nad nimi zastanawiać. Oj, bardzo rzadki. Trzymajcie kciuki, widzowie, że oprócz legendarnego Stardropa w ciągu tych 35 pojawi się może też jakaś legenda. Może jakiś Spike na przykład. O, ten co tam sobie siedzi, Spikeson. Przyjdź tutaj jeszcze w jakiejś skrzyneczce. Ja tutaj... Jest, uratowany. Dobra, udało się. Tak o tym gadałem i w końcu wyczarowałem. To wiecie co? Weźmy sobie tu Spike'a na szczęście. I po tym legendarnym Stardropie nie możemy być smutni, musimy być szczęśliwi. Tacy... Musi być Sigma moment, widzowie. Uwaga! Zdecydowanie ta reakcja. 1000 golda, znowu, drugi raz. Spikeson, nie możesz jakiegoś brata zawołać, żeby wypadł? Zróbmy tak, że jeżeli wypadnie mi z legendy od teraz 1000 golda, to nie zaliczam tego legendarnego Stardropa. Dla mnie to jest Stardrop, którego nie ma. I wtedy i tak będę musiał wykonać karę, ale to od teraz, dobra? Więc pierwszy raz jeszcze mi darujcie, bo to jest nowa zasada, która została dopiero teraz wprowadzona. No i lecimy, no. Niestety nie mogę się cieszyć. O! O proszę, ale się tutaj obudziły te legendarne Stardropy na koniec. I teraz tak, no jest, no jest nowy skin do Shelly, PSG Shelly. Wiem, że wielu graczy w ogóle ma tego skina jako swojego ulubionego do tej postaci, więc git. No to jest na pewno dobry drop. Zostawiam łapkę w górę, ja nawet na czerwono dam łapkę w górę. To lecimy dalej. Nie sądziłem, że teraz właśnie tutaj nam da kolejną legendę, ale żeby też tak nie było, że teraz zaraz trafimy kolejną legendę i nam się fart wyczerpie na kolejne sto i będzie przypał. No ale taką ze skinem już mogę zaliczyć, co nie? Już jest na pewno lepiej. Dobra, no to lecimy.
lecimy, widzowie. Tapujemy, jak to się mówi na TikToku. A co do TikToka, to ostatnio pojawił się jakiś oszust na TikToku, który się pode mnie podszywa. I widzowie, jeżeli korzystacie z TikToka, to uważajcie na takich oszustów, bo ja bardzo nie chciałbym, żeby ktoś was okradł na jakieś konta czy coś. Ja nigdy od was nie będę chciał żadnego konta, więc nigdy nie ufajcie komuś, kto się pode mnie podszywa i chce od was jakieś konto, no bo to jest po prostu bez sensu. Jak ja już rozdaję jakieś nagrody, no to właśnie albo wysyłam wam kodzik Google Play albo Paysafe Card, albo właśnie daję link do odbioru jakiegoś skina, bo jestem po prostu oficjalnym twórcą Supercella i my dostajemy takie fajne rzeczy do rozdania dla widzów. Ten Karl to jestem ja, kiedy widzę jakiegoś skamera na TikToku, który się pode mnie podszywa i robi jakieś live'y z moich transmisji. W ogóle widzowie, powiem szczerze, że ja po ostatnich live'ach bardzo się cieszyłem waszym odbiorem streamów i w ogóle i chciałem wam zostawiać te streamy też jako właśnie do obejrzenia na później, bo niektórzy po prostu no, nie mogli być na live'ach i wiem, że mnie o to prosili, ale no jak taki gość robi takie rzeczy, że te streamy puszcza jeszcze raz na TikToku i później chce kogoś skamować, to nie wiem, czy będę mógł te transmisje zostawiać, więc jak coś polecam mieć powiadomienia włączone o live'ach i dobra, mamy już epika, no i cały czas ten gold wypada. Zaraz sobie podsumujemy to wszystko, jak po tych pierwszych stardropach to wygląda, ile tego mamy, bo zostały nam jeszcze tutaj 4, jak widzicie. I tak kończąc sprawę TikToka, widzowie, to mój oficjalny TikTok to jest Damian4 i ty. I to jest jedyny oficjalny, także zapraszam, jak chcecie, to możecie mnie tam obserwować. Na razie za dużo tam nie wrzucam, ale może będę coś wrzucał. Dobra, i mamy, słuchajcie, 100. stardropa, także jesteśmy już w 1/10 tego odcinka. I na szczęście nie muszę wykonywać kary. O, nawet się drugi otworzył przypadkowo, dobra, bo double klika zrobiłem. Ciekawe, czy jak zrobię poczwórnego klika, czy się 4 naraz otworzą, to zaraz sobie sprawdzimy. Jeżeli chodzi o mój stan konta w tym momencie, to jest 6300 golda po otworzeniu 100 stardropów. Mamy 270 blinksu i te 10 gamów, co odebrałem z karnetu. No i tak, jeżeli chodzi o zadymiarzy, no to mamy tych trzech gagatków tutaj, Shelly, Brock i Karl. Próbuję poczwórnego klika, tylko nie wiem, czy nie mam za dużych palców, to muszę to na dwie ręce zrobić. Uwaga, bum! Nie wiem, chyba się jeden otworzył, bo tam pojawiła się liczba 899, dokładnie, no jeden się otworzył. Dobra, no to czyli wychodzi na to, że chyba da się tylko po dwa otworzyć teraz, o tak jak teraz. Czterech się nie da. Czy co? Aha, dobra, nie, bo jakoś więcej chyba ich otworzyłem przed chwilą. Dobra, nie wiem, no jakoś tak to leci, ale cały czas się otwierają. Tego się oczywiście nie da skipować, super. Widzowie, jak coś, ja tu cały czas speedrunuję, jak widzicie, no nie wypada na razie nic ciekawego. Postaram się chyba wam pokazać po prostu te najlepsze dropy właśnie z pozostałych. I mamy mityka, dobra, akurat mówiąc o najlepszych dropach mamy Karla Goblina. Ej, muszę zrobić ten odcinek, poznaj skina po animacji, bo to naprawdę będzie fajne, plus nie wiem, no ja ostatnio chyba się nauczyłem dużo lepiej tych skinów. Też jak oglądałem wasze drop w takich wielkich ilościach, to się szło tego szybko nauczyć. Dobra, lecimy dalej. Dobra, mamy jeszcze 880 tutaj do otworzenia, więc naprawdę dużo. I wiecie co, widzowie? Chciałbym tak zapytać, co tam u was? Jak wam dzisiaj dzionek minął? Co tam zrobiliście dzisiaj fajnego? Możecie napisać w komentarzu, jaki tam macie humor. Ja wam powiem szczerze, że dzisiaj naprawdę jest jakiś taki pozytywny dzień. Jest fajna pogoda, nawet pomimo, że jest śnieg, że jest trochę zimno, to słoneczko i tak jakoś świeci i nie wiem, jakoś tak przyjemnie dzisiaj się czuję. Naprawdę dzisiaj jestem jakiś szczęśliwy. Mam nadzieję, że wy też macie dzisiaj dobry humor. Ohoho! Witam serdecznie legendarnego Stardropa. I tak, jak mówiłem wcześniej, jeżeli będzie gold, to go nie zaliczam. A jeżeli nie będzie golda, no to jestem uratowany i nie będę musiał wpadać w śnieg. I uwaga, uwaga, mamy Asha! Pierwsze piski zadymiarz dzisiaj. No dobra, witam pana czołga. Asha ma niewdzięczną pracę sprzątacza w parku. Wszedł do kosza na śmieci, aby chronić się przed stłuszonym szkłem i szczurami. Jest przez to gderliwy. Aha, czyli w sumie on musiał wejść do tego kosza i przypadkiem został potem zmieniony przez te całe gemy. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, no to musicie sobie sprawdzić Lore Brawl Stars, nagrałem o tym cały film, więc też na pewno znajdziecie to u mnie na kanale. A, jaki smutny Karl. Dobra, słuchajcie, no ja teraz jestem bezpieczny. Mamy jeszcze 57 tutaj stardropów na chillku do otworzenia. I teraz, wiecie co, w sumie lepiej chyba by było, jakby te legendy nie wypadały, żeby zaczęły wypadać po prostu w kolejnej setce. Bo co, no bo teraz już mi się nie przydadzą, no już jestem uratowany, nie? O, i mamy mityka i dobra gold. Od niedawna przecież można trafiać właśnie skiny i rzeczy do postaci, których się nawet nie ma na swoim koncie, więc to też jest ciekawa rzecz. Sporo on tego blinku teraz daje, nie? Patrzcie, znowu blink. Jakbyśmy mieli takiego buga, bo czasem jest taki bug mega świni, że cały czas się dostaje te same nagrody. Nie wiem, czy ktoś go miał już, ale widziałem, że sporo osób na Discordzie mi podsyłało takie rzeczy. A tutaj mamy kolejną legendę. No i wiecie co? Zróbmy sobie teraz 3 obroty. Raz, 2, 3 i walimy tą legendarną skrzynkę. I mamy kolejnego skina, tym razem Karl Wieprzowy Jeździec. Zadymiarskie opowieści. Bardzo fajny skinek, Clash Royale tutaj pozdrawia i lecimy dalej. No to te obroty może cały czas nie są takie złe w sumie, nie? Ja nie pamiętam, co ja tam zrobiłem ostatnio na legendarnym... Ojojoj, słuchajcie, zrobiłem misklika, widzowie, małego. Pinku Paulette mi się odblokowała. No dobra, trudno, jest okej. Teraz będę mógł sobie prawdopodobnie zadymiarę przełączyć na koletkę. Ale wiecie co, ja nie chcę tego robić, bo ja chcę tutaj pójść bardziej dzisiaj na ilość zadymiarzy. Jak widzicie, tylu jeszcze tutaj jest do odblokowania. I ta koletka później będzie odblokowana. Na razie to sobie po prostu lecimy z tymi stardropami dalej. Nie ma co się tutaj zastanawiać. Mamy znowu emotkę do Asha i let's go.
O, jest mityk, ale już... Ej, jest Chuck z mityka! Let's go! Pierwszy właśnie mityczny brawler i to w ogóle z mityka. Jak pamiętam te procenty szans, to na takie coś no nie było za dużo, nie? Więc naprawdę dzisiaj mamy mega, mega kozacki drop. O, ho, ho! I mamy skina do Chucka z kolejnego mityka. Ej, ale jaja. Poprzedni mityk dał nam, słuchajcie, Chucka, a teraz z kolejnego dostajemy do niego skina. No i tak jak mówiłem w sumie wcześniej, no ten skinek nie jest jakimś może moim ulubionym, ale dalej to jest jedyny skin do Chucka, jaki można trafić. Czekam, aż wyjdzie jakiś taki kozacki skin typu właśnie Skorpion, co go widzieliśmy na jednym z ostatnich odcinków. Chyba na odcinku z TikToków go pokazywałem. O, ho, ho, i mamy legendę. No i teraz tak, Bogu Stardropusie, błagam, niech to nie będzie gold. I ja już jestem w niebo wzięty, bo jestem uratowany od śniegu i mamy hipek doładowanie do Shelly. Bardzo dobrze, bo to nie jest gold i to jak najbardziej zaliczam, to już jest jeden z tych lepszych dropów. No, słuchajcie, możemy się umówić, że ewentualnie, jeżeli wypadnie Star Power, to zaliczamy go tak jak golda do nieudanych dropów i wtedy też wykonam karę. Ale hiper doładowanie jest git, także dobrze, fajnie, fajnie. Tym razem będzie równie dobrze i jak widzimy od razu zostaje potem mityka i mamy tutaj Karla uśmiechniętego. Czyli to taki Karl dający lajka, fajnie, bardzo dobrze. No i lecimy dalej, ale dużo jeszcze tych star dropów zostało i czajcie, że ja już to nagrywam prawie godzinę. To jest naprawdę grubo. Widziałem, że na przykład ostatnio do mnie wysyłaliście jakieś zdjęcia, że czy tylko ja mam taki problem, że cały czas trafiam jakieś rzeczy do postaci, których nie mam i nawet ktoś wysyłał, że trafia właśnie jakieś spreje do kita. No, ale tak jak wam wcześniej mówiłem, no teraz tak to właśnie działa. Tutaj mamy kolejne zdjęcie profilowe i zostaje nam jeszcze 50 star dropusów z tej setki. Także trochę tego jest. Mam nową taktykę widzowie, patrzę, to jest taktyka stopujący koń. Ja tak sobie klikam i palcami na zmianę, a nie, że wszystkimi naraz. I to tak przeskakuje o jeden, nie, teraz, ale też i tak szybko. O, już ta nita, już prawie, jeszcze dwa razy po 30 trafiły i będzie w końcu nita odblokowana. I mamy legendę! Witam serdecznie. O, no i takiej legendy nie lubimy. Nie, 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 to bardzo niefajna legenda. Dobrze, że wypadła teraz, no następna może będzie lepsza, a następna już chyba będzie w kolejnej serce. Ho, jest dobra. Ja tu już w ogóle widzowie przed chwilą padłem, a tu kredyty wpadają. Dobra, jeszcze 40. Nie, już się robi to dla mnie trochę męczące, dlatego pokażę wam na pewno te najlepsze dropy, żebyście też nie mieli, słuchajcie, godzinnego odcinka znowu. Ej, teraz normalnie chyba, nie wiem, ze 30 razy z rzędu usłyszałem tylko takie rare. Rare. No i nie, mega smutno. O, odblokowało się coś. I mamy Jessie. Jessie jeszcze nie było, więc bardzo fajnie. Drugi bardzo rzadki zadymiarz i to jest też spoko zadymiara, więc fajnie ją w końcu zobaczyć na moim koncie. Ej, no i coś teraz się odblokowało i dostajemy jeszcze emotkę. Jest git. Ho! Ej, czy to się liczy już do tej nowej setki, czy jeszcze nie? Bo teraz mam dylemat, bo przed kliknięciem tej legendy zostało nam 700 i w tym momencie jest 699, czyli to jest taki 700. No, chyba się nie zalicza. Ja bym powiedział, że się chyba nie zalicza i uwaga, zobaczmy. Jest koletka odblokowana, czyli dobrze, że jej nie przełączałem, bo dzięki temu właśnie teraz ją odblokowujemy i to jest kolejna epicka zadymiara dzisiaj. I te star dropy naprawdę chyba dobrze dają, nie? Co znaczy, no, mega boksy na zawsze w serduszku, ale te star dropy powoli się jakoś ze mną zaczynają dogadywać. Powoli zaczynam je coraz bardziej lubić. No i git, no, a ej, nie, 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 słuchajcie, czekajcie, zobaczmy. 698, czyli dwa star dropy teraz. Dobre, no to zróbmy, że ta legenda się nie zalicza do tej setki. No niech będzie, że się nie zalicza. Jak coś zawsze jest, to nie chcę was oszukiwać. Zawsze robię najwyżej na moją niekorzyść, jak jest jakaś, wiecie, sytuacja sporna. I mamy tutaj kolejnego mityka, no i zobaczmy, bo jeszcze 95 z tej setki na kolejną legendę. I coś się boję, że teraz może nam wypaść ta legenda, ale może tam być gold. No i tak w sumie wracając sobie do tych szans, że jest 2% na legendę, czyli gdzieś dwie powinny na 100 lecieć, to chyba jakoś tak mniej więcej na razie to wypada, więc nie ma tragedii. Tutaj Brock znowu daje lajka, że się zgadza z tym, co mówię. Dobra, mamy dużo blinksu, nie? Trzeba będzie też zaraz zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Albo wiecie co, może sobie ładamy po prostu w połowie, jak już dobiję do 500, ale do tej 500 jeszcze trochę mam. O! Dobra, będzie nita! I jeszcze mityczny startu mi się otworzył, ale tutaj tylko gold. I patrzcie teraz, w końcu ta nita się doczekała. I nigdy się chyba tak z nity nie cieszyłem, nie? Ale to było takie, nie wiem, jakieś takie satysfakcjonujące, że w końcu się uzbierały te kredyty z tych star dropów. Tak leciało po 10, po 30 i w końcu ta nita pojawiła się. Dobra, no co, lecimy dalej. O, teraz też 30 dało, El Primo się zbliża. Oho, goldzik, fajnie, fajnie, epic. I to jest chyba jakiś schemat, bo wcześniej też tak mieliśmy parę razy, że był mityk, potem dwa epiki. No patrzcie, dokładnie, dwa epiki. Ja już to dzisiaj widziałem, nie wiem, ze 2 albo 3 razy. Jak to działa? I teraz tak, mamy znowu mityka, ale teraz pewnie nie będzie epika, dokładnie, bo to już jakiś inny schemacik teraz wleciał, nie? To jest naprawdę jakieś takie do rozkminienia. Tu by się przydał jakiś analityczny umysł, żeby to wszystko jakoś tak porozkminiał, poprzeliczał i pewnie można by ogarnąć działanie całych tych star dropów.
Oj, mamy Barleya! Witam serdecznie! Ale tak totalnie z nienacka, nie? Z tego epika wypadł. Nie spodziewałem się, ale git. Słuchajcie, mamy kolejnego zadymiarza i na razie to wygląda naprawdę obiecująco. Ten mój cel powyżej 20 zadymiarzy na ten odcinek jest do zrobienia. Ej, przybranie do Nity! Git! Pana Nita odblokowana! I mamy od razu epika, ale słuchajcie, cały czas nie ma legendy i zostały jeszcze 33 star dropy, więc jeszcze trochę szans na nią mamy, nie? Ale możliwe, że zaraz będzie trzeba wykonać karę śnieżną. O! Mamy to! I słuchajcie, żeby to nie był żaden star power albo gold, ja będę naprawdę w niebie, bo to będzie oznaczało, że no jest pięknie, to jest chyba dokładnie tak Nita Coera. W sensie, myślałem o niej, nie powiedziałem, ale myślałem o niej. Nie wiem, czemu wyleciała mi nazwa właśnie Coera z głowy, ale dobra, no mamy skina, skina jak najbardziej zaliczam. No i znowu jestem ratowany od kary. To słuchajcie, jest szansa, że dzisiaj w ogóle może nie będę musiał do tego w śniegu skoczyć, nie? Ale no to oglądajcie do końca, żeby się przekonać, bo zostało na tych star jeszcze dużo, ponad 600. A ja słuchajcie, za chwilę będę musiał lecieć do barbera, bo jestem umówiony na obcinanie włosów, więc trzeba będzie zrobić przerwę w nagrywkach, ale spokojnie, dla was to będzie tylko sekundka. Jedyne co się zmieni to to, że będę trochę miał lepiej obcięte włosy niż teraz, bo teraz to jest leciutka tragedia. I słuchajcie, mamy właśnie 600 nowego star dropa i jak widzimy, no tutaj rzadko dosyć i potem epicko. I tego oczywiście się skipować nie da, nie no, tak mi czas zabiera na takim odcinku. Ja tutaj się starał speedrunować, ale to naprawdę nie jest takie łatwe. O, jest epic, a to też taki sam punkty mocy, który się nie da skipnąć, no! Legendary! Witam serdecznie! I co? I może teraz sobie go tak po prostu ugłaskajmy. Trzeba go tutaj po główce pogłaskać, grzeczny star dropik. To i dobra, dawaj jakąś postać nową. Come on! I to jest letnia Jessie! Kozak! No dobra, no to jednak nie postać, ale jest skin. I ten skin również oznacza to, że tym razem nie będę musiał wykonać kary, więc nie, no naprawdę jest pięknie. Naprawdę dobrze dzisiaj dropi. Mamy mityka i gold. Super. No dobra widzowie, zmieniamy taktykę, speedrun osoby. O teraz to ja... O, teraz widzicie moje usta i widzę, że jest mityk i to... Ej, jest Lu! No haldą Lu! Dobra, mamy drugiego mitycznego dzisiaj. I w ogóle Lu to jest taki słodziak, bardzo fajnie, że on aktualnie jest całkiem dobry i da się nim fajnie grać. Lu jest robciem sprzedawcą śnieżek. Czemu przeczytałem robciem, jak tu jest robocim sprzedawcą? Co ja? Nie, dobra, nieważne, nieważne. To, słuchajcie, dalej nie było legendy nocne, to można też spróbować. Uhuhu, słuchajcie, jest mityk i uwaga! Nie, zostało. No to już kliknijmy i goldzik. Dobra, dodajmy na razie noskowi odpocząć, nie? Bo ja już trochę męczony. Oj, mamy legendę! Nie! Ej, no słuchajcie, no dałem tylko odpocząć chwilę mojemu nosu i co? I od razu trafiamy legendę. No i czyli jednak ten nos tutaj za bardzo... Dobra, ale to jest taka słaba legenda. To jest słaba legenda. Jakby taka była tylko bez tamtego skida wcześniejszego, to byłby mały przypał. Ale na szczęście jesteśmy na razie bezpieczni, więc nie ma co się przejmować. I słuchajcie, no już prawie jesteśmy w połowie. No ile nam zostało tych star dropów? 5. Dobra, no teraz to szybko przeklikamy. Uwaga, 1. Dobra. 2 i zostały 3. No to zobaczmy. Pyk. Epicki. Okej, okay, mamy smutnego Lu. I mamy kolejnego epika od razu. I tutaj będzie wkurzona Jessie, taka mega zła. No i zostaje nam jeden star dropik i jesteśmy w połowie i pora zobaczyć, jak to wszystko wygląda na naszym koncie. To wiecie co? Robimy double clicka. Boom. Boom. Aj, no i rzadki. No i słuchajcie, po 500 star dropach tutaj palec wskazuje, że mamy aż 10 nowych zadymiarzy na koncie. To znaczy oczywiście 9, no bo Shelly jest tym zadymiarzem bazowym. Wśród nich znajdują się dwaj epicy brawlerzy i dwaj mityczni, więc jest naprawdę okej, jeżeli chodzi o to. Jeżeli chodzi o stan blinku, po 500 star dropach to mamy 2180, mamy 22, prawie 23 tysiące golda, no i gemów oczywiście nie ma. Żadnych. Pani normalnie zrobiła mnie na buskut. Słuchajcie, jestem już po fryzjerze. No troszeczkę się zmieniłem, ale możemy lecieć dalej i rozpoczynamy już, słuchajcie, kolejną setkę star dropów. Nie ma co się zatrzymywać. Troszeczkę wybiło mnie to z rytmu wszystko. Także lecimy, lecimy, nie śpimy i nawalamy te star dropy, bo jeszcze do 1000, no cały czas sporo brakuje. I słuchajcie, robi się powoli ciemno na dworze, ale i tak, jeżeli będę musiał, to karę wykonam i będę się taplał w śniegu, ale zobaczmy, jak to wygląda. Mamy aktualnie 488 star dropów. Teraz przez ostatnie 10 nie było żadnej legendy, ale jeszcze może się jakoś pojawi, no. Widzowie, kredyty do El Primo wpadają, ale coś długo nie było żadnego nawet mitycznego star dropa. I to jest trochę sus. Ale zazwyczaj w takich momentach trafia się właśnie dużo takich słabszych i zaraz powinna być jakaś bomba, jakiś legendarny, nie? Przynajmniej mam taką nadzieję. O!
A tu mamy Zepika Rozę odblokowaną, także El Primo, no jeszcze nie twoja kolej, ale mamy Rozę, czyli kolejny brawler. Siedzi, bam, w ogóle pamiętam jak Roza wychodziła, Boże, jaka ona była wtedy dobra. W ogóle teraz też jest dobra. Potem jak otrzymała hiperdoładowanie, a my otrzymujemy tutaj, słuchajcie, emotkę do Lu, któremu troszeczkę dymi czacha. Dobra, lecimy dalej, bo dalej nie było legendarnego. O, 30 do El Primo, no nie, no jeszcze to nie jest to. Słuchajcie, możecie obstawiać w komentarzach, ile w ogóle zadymiarzy uda mi się odblokować właśnie z tego 1000 star dropów. No już w sumie o niektórych wiecie, ale no obstawiajcie w komentarzach. Ja będę, słuchajcie, zostawiał serduszka pod takimi komentarzami. Obiektywnie jestem w stanie stwierdzić, że będzie ich na pewno ponad 20, nie? Ale ile dokładnie i czy trafimy jakąś legendę, no to nie wiem, chciałbym bardzo. O, kredyty do El Primosa i nareszcie. Dobra, jeszcze zdążę, słuchajcie, nie zdążyłem. Stardo mi się do połowy otworzył. Ale dobra, mamy El Primo odblokowanego i teraz będę mógł sobie wybrać jakiegoś bardzo rzadkiego brawlera, na którego oczywiście będzie to szło. No dobra, niech będzie Jackie. Dobra, i lecimy dalej. Słuchajcie, ten Stardo w ogóle na mnie poczekał, tak do połowy otwarty, nie no, te punkty mocy to jest tak wkurzająca rzecz. Widzowie, 50 zleciało i bez legendy. Czyżby tym razem będę musiał wykonać karę? No nie wiem, słuchajcie, jeszcze trzeba trzymać kciuki, że się jakaś pojawi. Ale też muszę o tym pamiętać. Jest mi, tak już myślałem, że podskoczy. Jeszcze daję te punkty mocy do dowolnego zadymiarza. W ogóle widzowie, jak mam tak chwilę i mogę sobie z wami pogadać, mamy mityka i słuchajcie, to jest skin do Barleya, to jest ten taki właśnie, o, złoty Barley. Nie pamiętam jak się nazywa, ale wiedziałem jak wygląda, nie? Dobra, także, Jezu, kolejny mityk. Ej, nie będzie tej legendy. Dało w przeciągu ostatnich kilku tyle mityków, że teraz na pewno nie da legendy. No nie. No nie. Oj, słuchajcie, i to w ogóle jest Penny odblokowana, także kozacko. W międzyczasie jeszcze mój znajomy do mnie dzwonił i oczywiście musi mi tutaj na nagrywkach przeszkadzać. Halo, panie Misteriajo, proszę do mnie nie wydzwaniać cały czas. Ale dobry, słuchajcie, mamy kolejnego epika. Chociaż ciężko się do mnie ostatnio dodzwonić, bo jak nie nagrywam, to ogarniam film, robię jakąś miniaturkę, cały czas coś robię, słuchajcie, żeby to daily dla was cały czas było i cały czas pojawiały się nowe, coraz bardziej zwariowane odcinki. I ej, 27 zostało, nie, no to naprawdę to nie wygląda za kolorowo, to wygląda na to, że będę musiał za chwilę wykonać karę. A już myślałem, że mi się upiecze. Naprawdę myślałem, że mi się upiecze, no bo halo, otworzyliśmy połowę i nie było takiej sytuacji, że żadna legenda nie wypadła. Dobra, mamy jeszcze 20 star dropów, nie. I uwaga, uwaga, co to będzie. Jest, dobra, ale cały czas to może być gold, jeżeli to będzie gold albo star power, no to niestety, tak jak mówiłem, nie zaliczam tej legendy. Bo to jest jedna z tych słabszych, tu się dzisiaj liczą tylko te bardziej OP, no to sprawdź. Come on, spajkuj się, come on. I uwaga, mamy skina do loot, burgerek, burgerlu, no i git. No i nie muszę wykonywać kary, ja jestem bardzo zadowolony. No i zobaczymy, czy tak będzie do końca. Mamy tutaj nowego skina i lecimy, słuchajcie, dalej. Bo ile tych star dropów nam... Co jest? Nie wierzę! Drugi legendarny z rzędu? Co? Przecież dopiero co byłem przed chwilą, nie? No dobra, tylko żebym pasy nie wyczerpał, to może już z tego spajkusa całego. Dobra, sprawdzajmy. Uwaga, uwaga, El Primo Skinson i widzę, że to El Atomico, ale oddaję. Ej, naprawdę, mam wrażenie, że te star dropy, które są w karnecie, no są po prostu jakieś takie lepsze, nie wiem, napiszcie co wy o tym myślicie, czy wy też trafiacie jakieś fajne rzeczy właśnie z karnetu, z tych star dropów, bo nie wiem jak to działa naprawdę, ale w tym momencie no dało nam jakiegoś niesamowitego dropa. Mityk! Jej, tylko emotka do El Primo. Dobra, to skipujemy, skipujemy i tapujemy dalej, widzowie. Nie wiem, czy mnie to tak śmieszy. Dobra, mamy tutaj rzeczy oczywiście do dzieki dalej. I co? I będziemy dobijać powoli do 400. O, już mamy, słuchajcie, mniej niż 400, 399 startupów do końca. Ale też powiem wam szczerze, totalnie się nie spodziewałem tego, co się przed chwilą wydarzyło. Legenda, jakiś taki, nie wiem, zielony startup i legenda znowu. No i pięknie. Weźmy sobie najbardziej znienawidzoną postać na szczęście. Edgar, zobacz, jak to będzie z twoim fartem. I uwaga, mamy tutaj jakiegoś Barleyosa na razie, jeszcze mi się koletka kliknęła, ale dobra, lecimy dalej. W ogóle mam chyba pomysł, co zrobić z tym Edgarem. Może go wyślę jako prezent dla Beskida. Będzie miał na pamiątkę na półce. Kto wie o co chodzi, to pozdrawiam. Hej, zadymiaru. Sklejki Damiana tak zwane, nie no. Słuchajcie, już tutaj tapuję i tego jest naprawdę dużo. Ale no co, jak chce się robić jak najfajniejsze odcinki dla najlepszych widzów, to trzeba robić takie, które wymagają niestety trochę więcej poświęcenia. No te moje filmy to nie jest takie coś, że ja sobie przychodzę, nagrywam sobie 10 minut i już koniec i mam odcinek. Ja tu naprawdę w każdy odcinek wkładam dużo serducha, dużo pracy, żeby był jak najfajniejszy. No i zobaczmy, czy tutaj się pojawi jakaś legenda. Trzymajmy za to łapki w górę, widzowie. Mityk! 500 blingu! No dobra, to był dobry drop.
Jest! Mamy kolejną legendę. No i teraz pytanie, czy będzie to coś właśnie fajnego, coś co każdy z nas chciałby dostać, czy może jednak gorsze? Przekonajmy się, uwaga, uwaga. I w środku hiperdoładowanie do Rozy, pięknie. No ja mówiłem, że ona z tym hiperdoładowaniem też jest bardzo fajna, więc nie, no kozak, te dropy są, lecimy dalej. No nie, co ja tu mogę dzisiaj mówić, naprawdę nie wiem czemu, ale ten opening jest chyba jednym z lepszych takich wielkich openingów, jakie robiłem, właśnie testowych. Jest! Legenda kolejna! Nie no, widzowie, to jest chyba najlepszy opening ever na moim kanale i uwaga, uwaga, błagam, niech tu nie będzie tylko 1000 golda ani star power! Tak, no dobra, no to jednak pomyślimy jeszcze o tym. O, jest epika! I to jest, słuchajcie, Cold Tag, dobra. Czyli mamy 6. rzadkiego zadymiarza. Właśnie się zastanawiałem, czy to może być skin do Colta, czy jednak Colt, ale jednak jeszcze Colta nie było odblokowanego, także git. No i co? No i mamy od razu potem mityka i o. Tak, uwielbiam ten moment, naprawdę kocham. Jest kolejny i o, oho, o, stardropowa, dobra. Jakby padła emotka stardropowa, to bierzemy czapę boga stardropusa na szczęście, widzowie. O nie, o nie! Który ham mi to rozwalił? Ja nie wiedziałem, że to jest popsute. Gracjan się tym ostatnio bawił. No to se pogadamy. I co jest? Nie mogę czapy założyć? Normalnie tu jest urwana z jednej strony. Moja czapa boga stardropusa. No widzowie, to nie działa niestety, ale może chwilę jakoś tak wytrzymam. Nie, no nie. Niech spada ta czapka, bo ona i tak mi za sekundę spadnie. To damy jej te 6 stardropów, ale... Dobra. Nie, dobra, ja na nic jej nie dajemy. No Gracjan! Dlaczego mi popsułeś czapkę? Jeszcze nawet się nie przyznał, nie? Chyba, że to Vera. Też jest taka opcja, bo Vera też coś z nią robiła. Ale Vera myślę, że jakby popsuła, to by się przyznała. W ogóle co mi się z włosami stało od tej czapki? Brrr, to dziwnie wyglądam, jakbym był, nie wiem, jakiś taki z basenu prosto wyszedł czy coś, nie? Dobra, uwaga, lecimy dalej. Epic, Onita tutaj smutna. I już jesteśmy przy 300, ale to zleciało. No nie powiem, że szybko, bo jednak trochę to trwa. Ja to nagrywać zaczynałem ze 4 godziny temu, ale w międzyczasie jeszcze byłem u Barbera, więc spokojnie, to nie jest tak, że 4 godziny tu siedzę. No tak, z 2,5. 3. coś koło tego. Mityk! I uwaga, uwaga, mamy Greya, kolejny mityczny brawler odblokowany. To już trzeci łącznie, nie wiem ile mamy tych zadymiarzy, ale za chwilę będziemy to sprawdzać, także lecimy dalej i zobaczmy, co tu jeszcze nam wypadnie. Ponad 260 stardropów do końca. Widzowie, odkryłem nową taktykę, ja już nawet nie patrzę co dropi, nie? Tylko na słuch. I czekam, aż będzie jakiś mityk albo legenda. A, to chyba nie przestałem trafiać, dobra, nieważne. No, myślę, że w ciągu tych 45, patrząc na to, co się ostatnio działo, powinien się pojawić przynajmniej jeden legendarny. No, aż Penny mi brawo bije, nie? Z mojej logiki. No i proszę, no i mamy legendę. Tylko pytanie jest takie, czy będzie to star power, czy gold, czy może coś dobrego, co się zalicza i coś, co mnie uratuje, także sprawdźmy, co jest w środku i mamy plażowego bronka. No, witam serdecznie pana plażowicza. Co prawda aktualnie za oknem mało pasująca pogoda, żeby sobie poplażować, ale pan jak najbardziej tutaj wbija na konto i jest kozacko. To co my tutaj możemy jeszcze wydropić? No w tym momencie chyba lepiej by było dla was, żebym trafił teraz jakieś 3 legendy z rzędu i potem przez następne 100 znowu nie dostał żadnej legendy. Ale zobaczymy, czy to jest w ogóle możliwe. Trzeba będzie sprawdzić. Uwaga, 237. Legendarny, dobra. Nie no, słuchajcie, te procenty El Corazon? El Corazon! Dobra, ja jestem dobry w to zgadywanie skinów. Zadymiarska walentynka, w sumie niedługo walentynki. Kozacko, bardzo fajnie, że tutaj wleciał. No i co? No i naprawdę to działa. Ja tutaj myślę, że my dzisiaj chyba nawet mieliśmy ciut lepsze dropy niż te 2% na legendy, nie? Ja myślę, że szanse na u nas, jakby to dzisiaj wszystko policzyć, z całego tego openingu, to mogłyby nawet wynosić gdzieś 4%. Naprawdę nam dzisiaj się fuksnęło mocno. Ej, poko! You make me un poco loco. Witam serdecznie. I co, jeszcze jednego brawlera nam brakuje, rzadkiego, to też myślę, że go ustrzelimy. Jeszcze zostało trochę tych tutaj stardropusów, no ponad 200. No to ten jeden zadymiarz tutaj rzadki jeszcze powinien wlecieć, nie? I uwaga, mamy mityka. I w środku mamy skina do Colta tym razem. I jest to Barita Colt. Witam cię serdecznie. Mamy nowego mityka i tu będzie emotka El Primo dająca lajka, fajnie. Też możesz strzelić lajka, jak jeszcze nie zostawiłeś, a my trafiamy Bula! Okej, okay, czyli ostatni rzadki zadymiarz odblokowany, kozacko. No i co? No i fajnie. No i mamy wszystkich rzadkich, to teraz by się przydało kogoś jeszcze lepszego trafić. No nie, no dobra, gold. Ale no, na razie jest naprawdę okej. Okay. Jakby to liczyć na takie punkty, te odcinkowe, co były, czyli właśnie wiecie, jak tam za legendę było więcej punktów, za mityka też trochę i tam za epika żadnych, no to myślę, że dużo bym tutaj punktów nastrzelał, bo te mityki bardzo, bardzo często lecą. No i przekraczamy już, słuchajcie, barierę 200 star dropów na tym koncie. Czyli już mamy ponad 800 otworzonych, tu w międzyczasie jeszcze jakaś motka do Greya. No i lecimy, lecimy, nie ma co się zatrzymywać.
Oho, słuchajcie, to jest który? To jest uciekinier Grey. Dobra, i Zepika tutaj się zrespił. Fajnie, fajnie. 3, 4, 5, witam pana serdecznie. No i zostało nam jeszcze 170 ponad star dropów. I mamy legendę, dobra. Let's go, ojejoj. Tutaj jest skinek do Borleya, klonowy Barley. No i znowu jestem bezpieczny. Coś czuję, że ta kara chyba dzisiaj nie będzie. Nie, nie. No nie wierzę, kolejny. Jak, no jak to jest Maisie, nie no. Jak? Ja nie wiem, naprawdę. Ej, te star dropy z karnetu są turbo OP. Ja nie wiem, czy tam może są jakieś inne procenty szans. Trzeba by dopytać Supercella. No albo można też sobie to po prostu przeliczyć, nie? No bo ja dzisiaj otworzyłem 1000 star dropów. Widzicie moje dropy? Można to jakoś tak matematycznie wszystko posprawdzać i zobaczyć, ile tutaj miałem procent szans na wszystko. Właśnie w przełożeniu na te 1000 star dropów. Ale to naprawdę nie wygląda źle. Prawda, było dużo takich momentów, że dropy były same rzadkie. Na przykład jak teraz, o właśnie. Ale też, nie wiem, były jakieś momenty, że te legendarne to potrafiły jeden za drugim lecieć, nie? Ohoho! I to jest Nita. Ale bijąca, brawo, to fajnie. Tak się zastanawiam, kogo wziąć tutaj na końcówkę openinga. I wiecie co? Lodomira dawno nie było. Siema, Lodomir. No ma dalej ten nosek popsuty, biedny. O, no bo Lodomir to jest ze mną już też sporo lat. Trochę się nazużywał. W ogóle muszę wam powiedzieć, że dostałem go w prezencie od kolegi na studiach, nie? To był bardzo, bardzo fajny prezent. Bardzo trafiony, bo ten Lodomir jest w ogóle taki mięciusi i jeszcze szczęście przynosi do star dropów. No dobra, zobaczmy co tutaj wyleci z Epika. No nic na razie takiego super, super, super turbo dobrego. I mamy mityka kolejnego, jo. Emotka bijąca, brawo. Jest jeszcze jeden, skin na Maisie. No niedawno została wydropiona, no to teraz trzeba było jeszcze technologiczną trafić. No i, no i fajnie. Mamy mityka, jo. Emotka znowu bijąca, brawo, tyle tylko, że aż. I jak widzicie, no zostało nam już naprawdę niewiele. Patrząc na to, że dzisiaj otwieramy aż 1000, no to ta ponad setka to jest naprawdę niewiele. Kredyty, uj, nawet 100, ej, dobra. No to tutaj coś teraz tego epika nawet oddało. I słuchajcie, ostatni star drop, chyba że mi się kliknął, kliknął mi się jeszcze jeden. No to będziemy mieli 99 do końca, ale musimy sobie podsumować, jak to aktualnie wygląda. A nie, dobrze się kliknęło, a to nie wiem jak, to dobrze. I na ten moment, widzowie, mamy 18 zadymiarzy, czyli 17 zostało odblokowanych. Najlepsi to Chuck, Grey, Lou, Ash, Maisie, Colette. I tak mówiąc szczerze, myślę, że jest szansa, że będziemy mieli dzisiaj tak plus 20 właśnie zadymiarzy na tym koncie. Nie wiem czemu, ale zlagowało mi mózg i zacząłem ulepszać właśnie Chucka na piąty poziom. Także stan blinków, jaki mamy w tym momencie, to 4560, 38 tysięcy monet, ale myślę, że było troszeczkę więcej, bo niestety przypadkowo tego Chucka na piąty level ulepszyłem. Nie wiem czemu to zrobiłem, miałem totalny lag w mózgu, więc myślę, że gdzieś około 40 tysięcy monet na spokojnie było. A jeżeli chodzi o star points, no to widzicie, w tym momencie jest prawie 11 tysięcy, ale już tutaj trochę ruchów zrobiłem, więc takie chyba 11500, coś koło tego. Nie ma co przedłużać, lecimy z ostatnią setką, także zobaczmy, czy będzie tutaj legenda, czy jednak będę musiał wykonać lodową karę, czy też dostaniemy jakiegoś zadymiarza, albo nawet dwóch, żeby właśnie dobić do tych 20. Fajnie jakby kredyty wypadły, bo tych kredytów naprawdę nie dostaliśmy dzisiaj za wiele. Jakoś, nie wiem, nie chcą nam tutaj wypadać, najczęściej to te punkty mocy właśnie cały czas widzę. I mamy mityka, a w środku, słuchajcie, mamy gasa! I to już jest 19 brawler na tym koncie, także potrzebujemy jeszcze jednego i będziemy mieć 20, czyli uda się to, o czym wcześniej mówiłem. Także kozacko, no to sprawdźmy kolejnego mityka. Już się chciałem cieszyć, że tutaj, nie wiem, może dwóch brawlerów z rzędu by wypadło czy coś. Ale no nie, no nie ma tak dobrze. Także trzeba tu jeszcze cały czas otwierać. 88 do końca, trzymajcie kciuki, nie? Żeby tutaj nie było żadnej legendy, w której będzie skin albo postać. Niech postacie wypadają sobie z mityków, tak jak teraz, albo może z epików, jeżeli jeszcze jakąś postać możemy z epika odblokować. Dobra, mamy tutaj cały czas jakieś teraz słabsze, bardzo rzadkie, rzadkie. Ajajaj. Uuu, mityk! Money in bita! Także 20 zadymiarzy w tym momencie na moim koncie. I uwaga, uwaga! Nie było legendarnego star dropa cały czas, więc chyba będzie kara wykonywana. A tutaj zadymiarze i tak dropimy, nie? Pomimo, że nie ma żadnej legendy. 70 do końca i w tym momencie trafiamy epika. No nie za ciekawego. Mamy mityka. Ajajaj, dobra, emotka do Shelly bijąca, brawo. No jak widzicie, zostało lekko ponad 50. Prawie 950 star dropów już otworzonych, a lecimy po 1000. Jeszcze troszeczkę nam zostało do końca. I mamy legendę, no i teraz pytanie, czy w środku będzie jakaś kolejna postać, czy może właśnie jakiś fajny skinek, czy może coś z tych słabszych rzeczy, ewentualnie hiperdoładowanie też zalicza się do lepszych. I uwaga, uwaga, mamy króliczek Penny czy mroczną? Nie, mamy Penny króliczek, okej, okay. Bardzo fajnie, bardzo fajny skinek, no i lecimy dalej, no co tutaj dużo mówić, no. Słuchajcie, za chwilę będzie tylko 30 star dropów, czy jeszcze będzie jakaś jedna legenda, czy nie, przekonajmy się.
Kredyty do rzeki, dobra, może się jeszcze tą Jackie jakimś cudem uda odblokować. Mamy też fajną emotkę do Itbita, takiego wkurzonego. No i co, 20 już zostało, już jesteśmy przy samej końcóweczce. I mamy legendę kolejną! No to słuchajcie, 3 obroty na szczęście i lecimy. Raz, dwa, trzy. Ej, a może to jest to, bo ja zawsze mi pisaliście, że zamiast 3 obrotów robiłem 2. I może przez to, że ja robiłem 2, to dawało jakieś większe szczęście. Wiecie co, jeszcze 2. Raz, i uwaga, 2. Dobra, dawajcie opening i uwaga, co będzie w środku. Kolejny skin do El Primo i tutaj El Rudo Primo, który w ogóle jest całkiem przyjemnym skinem. Widzowie, jak widzicie, zostało tylko 10 star dropów i mam ważną informację wam do przekazania. Słuchajcie, dla tych osób, co oglądają film do końca, tak czy siak wykonam przynajmniej ten jeden raz karę, bo dzisiaj nam strasznie dobrze dropiło i za to, że tak fajnie dropiło, trafiliśmy tyle legend, naprawdę kozackich rzeczy, patrzcie, i teraz jeszcze mityczny, to tak dla was, dla moich kochanych widzów, wykonam tą karę pomimo wszystko, pomimo, że nie powinienem, no bo się udało, ale tak jeden raz, no w sumie nie zaszkodzi. Chyba się nie rozchoruje, będzie git. I uwaga, 5 mamy i jeszcze 4 i będziemy to kończyć. Jeszcze tutaj smutny gaz. Gaz to chyba jest smutny teraz, dlatego że już kończymy ten opening powoli. Zostały 3. Mamy tutaj epika, no i za chwilę będzie ostatni star drop, słuchajcie, z 1000. W tym momencie jeszcze 2 i uwaga, no tutaj nic nie ma. No i ostatni, no i co? Ile? Ja lecę wykonywać karę zaraz po nim. Uwaga, sprawdźmy. Nosem może zróbmy, że łokieto też, nie, no nie podskoczy już. Ale i tak, dzisiaj dropy są naprawdę świetne. Także szybciutko sobie to podsumujmy. O, tutaj chcą, żebym Jackie odblokował, no ale nie mogę, bo to mnie będzie się liczyło. Udało nam się zgromadzić 20 brawlerów właśnie na tym koncie i jak widzicie, no, jest naprawdę w porządku. 3 mitycznych, 3 epickich, mamy 5 bardzo rzadkich i wszystkich rzadkich, no jest naprawdę git. Z 1000 star dropu dostaliśmy prawie 5000 blinku, myślę, że tak gdzieś około 44 tysięcy monet, bo trochę wydałem, bo jestem gamoniem. I gdzieś w okolicach 13 tysięcy, może ciut więcej punktów mocy. Dobra widzowie, no to lecimy z karą, którą robię specjalnie dla was. I pamiętajcie, że 20 tysięcy łapek pod tym filmem i robię kolejny taki zwariowany odcinek. Ja tu w ogóle w klapeczkach już jestem, w krótkich spodenkach. No to co, czas na morsowanko. I okej, tu jest jakoś więcej śniegu, będzie bezpiecznie. Ej, bo w kamery trafiasz. Dobra, jestem gotowa, bo muszę tu wskoczyć, ty. No dużo to tu śniegu nie ma. Tu jest więcej, pa, tu jest taki puszek. Ale nura nie zrobisz. No jak nie zrobię, patrz, dobra, gotowa? Ale się stresuję, nie wiem. No co dawaj, dawaj. Dobra, dziękuję za oglądanie, siema!